Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. No i proszę Państwa, znowu walka o klienta, ale ze względu na fakt, że mamy tych trzech kasjerów, zobaczmy, co możemy z nimi zrobić, jak ich tutaj ulokować, żeby było w miarę dobrze. Dobra, to będzie raz. On stamtąd nie musi wychodzić, więc niech sobie tak stoi. Tutaj dajmy ciut przerwy. O, i tutaj klienci powinni się zmieścić. Mówię powinni, bo pewny nie jestem. To samo mniej więcej gdzieś tutaj. O, dobra. A to chyba jest... Nie, chyba tam jest szerzej. I kupmy czwartą kasę. Kupmy czwartą kasę i to będzie kasa moja. Może te kolejki uda się rozładować, aczkolwiek szczerze w to wątpię. I ja potrzebuję ciut więcej miejsca. Ale kurna, naciekałem. Czy ja tu wlezę i wylezę? No tak. No dobra, to otwieramy. Słuchajcie, 32 tysiące mamy i cały tutaj, kurczę, szpaler kas, gdzie jedna to moja, tam na przodzie, albo na przodzie, jak to woli. Także takie rzeczy. No jestem ciekawy, jak to teraz będzie wyglądało. My, proszę Państwa, mamy towar, mamy wszystko tutaj, co trzeba oprócz płatków. Natomiast w tej chwili, żeby zatrudnić czwartego kasjera, no musimy obsłużyć już tutaj zbiorczo 1750 osób. Mamy 902 osoby obsłużone. Ja sobie zasiadam na to moje cudo. No i będziemy patrzyli, tak, co się będzie działo, jaki przede wszystkim będzie przyrost klientów ze względu na cztery kasy i oczywiście zobaczymy, jaki będzie obrót, bo przy trzech kasach pamiętamy, że narzekali, marudzili. Natomiast teraz może będzie ciut lepiej. Wszystko jest możliwe. Będziemy patrzeć, będziemy analizować, no i na razie to nikt do mnie nie przychodzi. Oni się zbierają w kupę. O, jest pierwszy odważny. Proszę uprzejmie, nawet równo zapłacił. A już myślałem, że pani do mnie zmierza, ale nie. A, kolejna pani się odważyła, także 19 90 i zobaczmy. A, kuźwa, spojrzałem w telefon, nie zauważyłem, że ten miglans tutaj przyszedł. Albo mi tam różyczka, kurczę, głowę zawraca. Sorry, musiałem naskarżyć na ciebie. Dobra. Dolar 60. Aha, kurde, czasami człowiekowi miesza. Dawaj, bo mnie tamte moje ciuliki to wyprzedziły pewnie. 129,70, bo jak ja miałem tą zwiechę tutaj na telefonie, to tamci cały czas obsługiwali, więc ja ich teraz muszę dogonić. Oczywiście to jest taki niepisany wyścig, bo nie wiemy, kto ile obsłużył. 280,60. Sto
104,70. Pan 42,90 płaci, proszę uprzejmie. A ten będzie płacił 9. Jak kurwa nie ma lodów? Co ty pierdolisz? Jak lodów nie ma? Albo nie, to chyba nie o lody chodziło. Czekajcie, czekajcie. Uno momento, por favor. Niech se tam kuźwa stoją. To chyba chodziło o... A, właśnie o to. Już, już. A, chyba za dużo mleka. Ale ciul z tym. Przesuń ta się. Kurwa. No zamknij to. Dobra, zamawiamy. No i co? No zamawiaj rzecz, no. Dobra, wracamy tutaj. Chłopaki porozkładają. 4 dolce. Dobra. Humusa nie ma. Humusu. Ale to zaraz no, chłopcy porozkładają, no także cierpliwości. No. O, a pani już tuńczyka udało jej się zgarnąć, więc... O co się tu rozchodzi? 29,90. Dobra. Czterdzieści jeden, 60. Sto osiemdziesiąt cztery, 20. No dawaj tę kartę, kurwa, nie umiesz podać, ty! Patafianie, złamany, ty! Jakże sześciopaku mleka brakuje, jak... Co, że sze... Jakże sześciopaku brakuje? Kurwa, gdzie one były? No jak brakuje, jak są? Co on pierdoli dzisiaj? Chłopaki, pospieszcie dupy! Puśćcie mnie. Musiałem rozpęd wziąć. Musiałem wziąć rozpęd, proszę państwa. Tak, kuźwa dalej te. Widzicie? Ile kas tutaj nie będzie, to cały czas będzie napływ i... No i, kurwa, no nie damy rady, no. Chociaż ja tutaj, to tak nie mogę obiektywnie powiedzieć, bo przecież ja tu kilka razy stąd odchodziłem, więc moja obsługa klienteli... No taka trochę marniutka, nie? 60. Bardzo ładnie. Dobra. 41,000, słuchajcie. Także bardzo, bardzo dobrze. $90. $138,20.
Kurwa, po ile tam ci moi kasują, cholera, że my jeszcze 50 tysięcy żeśmy nie przekroczyli? Dobra, kończą się klienci. Całe szczęście. No ale 50 to ja chyba nie przekroczę niestety. Szkoda. No, równiutko zapłacił. Dobra, 149,30. O! Pierwszy! Urła! Pozbierzcie się, chłopaki. No już? Dobra, podsumujmy. 221 klientów i nadal, słuchajcie, jest problem ze zbyt długimi kolejkami do kasy. Ponad 20 koła obrotu. No, nie zarobiliśmy tutaj na czysto nic żadnego profitu, ale to dlatego, że trzeba było się zatowarować, no i znowu trzeba, kurwa. Aś, jaś ty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, cztery, sześć, siedem. Mhm. 2, 4, 5. Mhm. No dobra, widzę, że tutaj ze wszystkiego pobrali. Raz, dwa. Tyle wystarczy. Tu raz. To tak delikatnie tylko trzeba. Dobra, tu dwa. Aha. No to alkohol też jest teraz zajęty, to może tutaj jeszcze dwa. Domówimy i sraj taśmę. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. No to dobrze, to zamówmy to, co już żeśmy tam machnęli. Stryk. A, bo my jeszcze mamy towar tutaj na zewnątrz. Sprawdźmy. Tego nie mogę. A kolkę? Też nie mogę. A ciasteczka? Też kuźwa nie mogę. No dobra, no to jak nie mogę, no to nie. To wiecie co, to ja bym tutaj, słuchajcie, zapakował tę kasę, bo chciałbym zobaczyć, jak w takim wypadku będzie wyglądała kwestia obsługi przez moich trzech kasjerów. Bo to wiadomo, nie? Też musimy tutaj ponadzorować. Ja już dawno w ten sposób nie stałem. Więc dobrze byłoby. Natomiast dobrze byłoby sobie przypomnieć, jak to było, nie? Natomiast my jeszcze potrzebujemy ilu tutaj? 948 osób obsłużonych. A tu już niewiele potrzeba do tego, żeby się rozbudować. Myślę, że do 70 tysięcy wypadałoby dobić, bo to wiadomo, nie? To kosztuje. Dobra, już mi glance nadciągają. Chodź tam. Proszę kupować.
Przynajmniej możemy popatrzeć, jak oni to, kurczę, obsługują, nie? A jakby ich tak jeszcze przyspieszyć, kasjerów, nie? Ciekawe, jakby to wyglądało. Patrzcie, co zrobiłem. Zmodyfikowałem RDZ Wix i... i zapierdzielają na wysokości lamperii. Już koniec obijania się. Ale może też i koniec narzekania na kolejki. Ale to zobaczymy. Zobaczymy. Może te trzy kasy dadzą radę. Bo jeśli chodzi o kwestię związaną z moją obsługą, to owszem, my musimy obsługiwać, żeby dobić się tam do tych czterech kasjerów, ale... ale rzecz jest tego typu, że ja czasami muszę też inne rzeczy robić. No więc dobrze byłoby właśnie, żeby te kolejki tutaj były szybko ogarniane. Jak na razie tych kolejek nie ma. Zobaczymy, proszę Państwa, jak to będzie wyglądało pod koniec dnia, tak? Bo to ja musiałem zapisać grę, wyjść z tej gry, zmodyfikować plik i później po wejściu, no, sklep był pusty, więc tych klientów tutaj zaczęło napływać, no, tak jak po otwarciu, tak? W związku z tym, no, musieliśmy poczekać, no i teraz też musimy poczekać na wieczór, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i nie, no, no, jakoś sobie radzą. Tam trzy osoby już stoją do kasy, tej środkowej. No, widzę, że towaru brakuje. My przekroczyliśmy właśnie 50 tysięcy, proszę Państwa. Ależ teraz to idzie. Pendolino po prostu. Migomatem, ekspresem. Szok i niedowierzanie. Ciekawy jestem, czy... no bo właśnie, jeżeli jest długa kolejka do kasy, to ciekawe, co się działo. Czy Państwo macie taką wiedzę, co się dzieje, kiedy jest marudzenie, że jest kolejka za długa? Czy wtedy klient odpuszcza zakupy, wychodzi, czy on jednak szlaja się po sklepie i czeka, aż będzie mniejsza ta kolejka? Bo dlaczego pytam? Bo to chodzi o to, czy my traciliśmy jakichś klientów. Ale ty, no już kurczę, 53 koła. No i nie ma kolejek. Oczywiście teraz marudzą na brak towaru, ale to ja już odpuszczę towarowanie teraz. Bo ja po prostu jestem pod wrażeniem tych prędkości, jakie tutaj osiągają nasi pracownicy. Przecież to jest cud, miód i orzeszki. Owszem, no można by ich jeszcze szybciej tam ustawić, ale to już, no, trochę przesada. Natomiast tutaj widzę, już taki wieczorek się zbliża. No, kolejek jeszcze nie ma takich dużych. Trzy osoby, no tam cztery osoby przy tamtej pierwszej kasie były przez chwilę, ale to się udrożniło. No ale to jeszcze nie jest koniec atrakcji na tonight, bo to wiecie, jeszcze 21 nie ma, a... no ale chyba... a, soli im brakuje. Jakby miały być kolejki, to już by były. Czy my, proszę Państwa, dobijemy tu do 60 tysięcy? Jest na to realna szansa. No, kupię się, ona będę musiał wydać na towarowanie. To już widzę, że będę musiał, bo... wymiatają wszystko. Książek prawie zabrakło, nikt nie dokłada, czyli prawdopodobnie na magazynie już zabrakło. No, zobaczcie, 59 tysięcy przekroczyliśmy, więc...
Myślę, że tak będzie. 60 koła, proszę państwa. Stryknie nam tutaj. O, parmezanu nie ma. No i jest. Mamy 60 tysięcy. Ładnie. Jeszcze kupa klientów. Magazynierów to nie ma co przyspieszać bardziej, słuchajcie, bo możemy tego pożałować. I to bardzo. No dobrze, 60, ponad 62 tysiące. Ależ jestem ciekawy, czy tych klientów dowaliło więcej. No jeszcze się tam szlajają. Zobaczcie, kasjerzy tak tutaj poogarniali klientów, że jeszcze ci tam nie zdążyli zrobić zakupów, ale ja widzę, że tutaj towaru to praktycznie, to my chyba mamy pusty magazyn. No dobrze, no jeszcze jeden gamoń mi się szlaja, no. Po sklepie, no. Panie, spierdalaj pan do kasy, kuźwa, no późno jest już. No bardzo ładnie. Dobra, ten Miglans był ostatni. Podsumujmy. O, ale mało klientów. A to zobaczcie, mało klientów, nie? Ale to przez ten restart prawdopodobnie. Trzeba by przetestować, jakby to było bez zamykania sklepu, no ale to, no to kiedy indziej, nie? Aha, tutaj jeszcze, no zobaczcie, nie podokładali. No nic, będziemy sobie oczywiście patrzeć, będziemy ogarniać ten temat. My tutaj praktycznie za chwilę będziemy mogli to wykupić, te sekcje. No i co? Możemy chyba śmiało powiedzieć, że pozbyliśmy się kolejek w sklepie, szanowni państwo. I tym pozytywnym akcentem ja się z państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.